prowadzenia zabezpieczeń. Tak jak wspominałem, świetnym przykładem niebanalnego zabezpieczenia jest PlayStation 1 i jego charakterystyczne czarne płyty, które tak na dobrą sprawę były fioletowe. I wbrew miejskiej legendzie, kolor tej płyty wcale nie wpływał na ochronę przed kopiowaniem. No chyba, że liczymy tę taką, wiecie, mentalną, żeby wmówić komuś na bazarze, że no panie, ten Crash Bandicoot to będzie działał tak jak oryginalny i pokazujesz mu zwykłego CD-ka. Bo od powrzucenia takiego krążka do komputera, ten był w stanie bez problemu znaleźć informacje i pliki. A skoro mógł je znaleźć, to mógł je też skopiować. I cyk, osiedlowy sklep z grami otwarty. A no nie. Tutaj przychodzi nam wrócić do rzeczy, którą celowo uprościłem wcześniej. Mówiłem o odczytywaniu płyt i tym, że laser nieustannie się porusza tak, żeby cały czas odpowiednio ogniskować swoją moc na płycie i podążać za wyznaczoną ścieżką. Znakomita większość laserów zwyczajnie to robiła. Miała za zadanie skupić się na jednym punkcie i wykonywała to zadanie naprawdę fenomenalnie. Jednak nie laser z PlayStation 1. On oprócz oczywiście tego pierwszego zadania, czyli ogniskowania, dodatkowo wyszukiwał pewnych prawidłowości w swoich ruchach, które potwierdzały autentyczność płyty. Nierówności te, czy też w zasadzie ruch lasera, były nie do odtworzenia w przypadku zwykłych płyt CD-R, gdyż te posiadały wspomniany przeze mnie wcześniej prigrów, czyli ten rowek prowadzący. I tego laser nigdy tak nie był w stanie zmienić. Więc nieważne jak bardzo się starałeś, przy pomocy zwykłych płyt CD-R nie byłeś w stanie skopiować gierki na PlayStation. Później oczywiście te zabezpieczenia obchodzono, chipując konsolę, żeby nawet jeśli nie znajdowała tych nierówności i tego charakterystycznego ruchu, to dostawała informację, że tak, przecież były, wszystko w porządku. Jeśli ten temat Was zainteresował, to chętnie go rozwinę i przygotuję dedykowany materiał na temat zabezpieczeń antypirackich na konsolach. I tak, zgadliście, głównym bohaterem tutaj nie będzie PlayStation 1, a konsola, którą stała cała Polska. Xbox 360. Komu odrobinkę nostalgii? Płyty były już wtedy bardzo praktyczne.